de la España. Algo jakaś panienka. Ora fútbol, trofi. Albo profesjonalista piłkarski. Ora hotel na brzegu. Albo wybudować sobie hotel nad jeziorem. Nicht als Kellner arbeiten, sondern als Chef. Nie pracować jako kelner, ale jako szef. Viele Leute betrügen sich. Wielu ludzi oszukuje siebie samych. Sie haben fromme Ziele. Mają pobożne cele. Und sie sagen, wenn ich meine Kirche habe, i mówią, jeżeli będę miał swój kościół, wenn der Pastor, der Priester mich lieb hat, jeżeli pastor będzie mnie kochał, und wenn die Oma zufrieden mit mir ist, jeżeli babcia będzie zadowolona ze mnie, dann bin ich zufrieden. To wtedy ja też będę zadowolony. Aber das Himmelreich, das Himmelreich. Ale Królestwo Boże ist gleich, jest podobne do ludzi, którzy kierują się tym celem. Und Leute, alles, was uns von diesem Ziel abhält, i kochani, wszystko, co nas od tego celu odciąga, to nas oszukuje i okrada nas. Musimy o tym wiedzieć. Nie zadowól się niczym, jeżeli nie masz Jezusa. Każda religia, każdy kościół, który prowadzi nas do innego celu niż do Jezusa, oszukuje nas. Czy zrozumieliście? To musimy żyć, tak musimy żyć. To musimy mówić. Bo takie jest Królestwo Boże. To jest to, co Pan Jezus mówił. Na spotkanie kogo idziesz? Czy kryzysu? Czy sukcesu? Albo zakończeniu twojej edukacji? To by było świetne, prawda? Jeżeli szkoła by się już skończyła. Nareszcie bym mógł zarabiać pieniądze. I mógłbym mieć dziewczynę nareszcie. Ale aby mieć dziewczynę, muszę mieć przynajmniej jakiś motor. Bo jak ja mam gdzieś odebrać z domu? Bo jak nie, to przyjedzie jakiś turysta samochodem i ją zabierze. Nareszcie dobrą pracę. Nie dobrą pracę. Nareszcie być rencistą. Halleluja. Nareszcie osiągnąłem swój cel. A później czekamy tylko na podwyższenie renty. Jaki jest cel twojego życia? Królestwo Boże jest podobne do panien, które idą na spotkanie oblubieńca. A żeby iść na spotkanie oblubieńca, trzeba się przygotować. One się przygotowały. I aby iść tą drogą i osiągnąć ten cel, wiedzieli, że potrzebują światła, że potrzebują ognia. A ogień może się palić tylko tak długo, dopóki jest jakiś materiał, który może się spalić. Też to pewnie już przeżyliście na takich młodzieżowych jakichś obozach, że robimy ognisko. Kiełbaskę sobie robimy na ognisku. I kiedy mamy takie ogniska, każdy przyniósł jakąś gałąź, rzucił to na ogień.
I wtedy mógł powiedzieć, co ogień potrafi. Jeden mówi, pali się. Inny mówi, daje ciepło. Co jeszcze ogień mówi? Jeden mówi, że daje dym. Liść. Odpędza komary. To jest dobre, jeżeli nie ma komarów. Ale co ogień jeszcze może zrobić? Może zgasnąć. I to jest pewne. Że ogień zgaśnie. Jeżeli nie mamy zapasów. Jeżeli coś raz się zapali, to nie wystarczy. Niektórzy myślą, żeby raz się zapaliło. Jestem ochrzczony. Byłem na komunii. Zapaliłem swój ogień. Ale to nie wystarczy. Musisz się troszczyć o to, żeby ogień się palił. I tutaj mówi Pan Jezus, że są mądrzy ludzie i głupi ludzie. Do których chcesz należeć? Do głupich? Kto do głupich chce należeć? Podnieście rękę. A do mądrych? To jestem w dobrym towarzystwie. Jaka była różnica? Jedna grupa powiedziała, tak, potrzebujemy lampy. Potrzebujemy lampy. Tak, potrzebujemy lampy. I lampy są takim obrazem religii. Tak, potrzebujemy religii. Jeżeli byłoby więcej religii, byłoby lepiej. Dlaczego młodzież jest taka zła? Dlaczego młodzież jest taka zła? Czy jesteście źli? Jesteście źli? Gdzie jest zła młodzież? Wszyscy są na zewnątrz, tak? Tutaj jest tylko dobra młodzież. Ale ludzie mówią, że młodzież jest taka zła, ponieważ nie praktykuje religii. Tak? Jeżeli byście byli religijni, to wszystko by było dobrze. Tak? Prawda? 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 Nieprawda. Nieprawda. Bo ja też byłem młody. I jeżeli mówi się, że dawniej było wszystko lepiej, to mówię, nieprawda. Dlaczego nie? Bo my nie byliśmy lepsi. Jak mogło być kiedyś lepiej? Było inaczej. Ale czy było lepiej, czy gorzej? Z jednej strony młodzież jest lepsza dzisiaj niż kiedyś. Bo są bardziej szczerzy. Mają odwagę powiedzieć, po co mi ta martwa religia? Nic mi to nie przynosi. Najlepsza lampa, najpiękniejsza lampa. Czy macie taki żyrandol w waszych domach jeszcze? Macie, ma ktoś taki żyrandol w domu? Z kryształu? Jeszcze nie? Jeszcze nie? Biedny kaznodzieja. Kupcie mu taki żyrandol z kryształu. Kiedy masz urodziny, bracie? Im August. Macie jeszcze czas, żeby zaoszczędzić. Albo najpóźniej na święta. Taki wspaniały żyrandol. Bardzo często wiszą takie w kościołach czy w pałacach. Ale co daje taka lampa, jeżeli jest ciemno? Nic. Tylko kurz się na nim zbiera. A jeżeli wisi za nisko, to uderzasz się w głowę. Lepiej świeczka, która się pali,
Und oft sind die Religionen wie große Kronleuchter. I bardzo często religie są jak takie duże lampy. Aber sie geben kein Licht. Ale nie dają światła.